dawaj Goty, nie mamy czasu, bo zaraz nas złapią. Tato, wiesz co, naprawdę nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ooo, ja sam, gdzie się teraz będziemy najbogatszymi ludźmi na świecie. O mój Boże, tato, naprawdę uważaj, ale poczekajcie, gdzie on jest. No Goty, patrzę, tutaj za wami jest. No i dobra, teraz wystarczy bank tutaj przerzucić pieniądze. I jest, ja nie wiem, że dobra, udało się, albo może jednak nie udało się. Teraz zatrzymajcie się, już nigdy nie uciekniecie, wiemy, że dopadliście do bok. Tato, ale to wszystko to jest twoja wina, ja naprawdę nie chcę trafić do więzienia. Ja nie mogę, zamknij się, Goty, oni nigdy nas nie złapią. Halo, halo, wszystkie oddziały policji, potrzebujemy więcej jednostek. Tato, ale może się poddajmy, tutaj jest naprawdę niebezpiecznie. Przestań narzekać, tu czas na ogromny skok. O nie, ale tylko nie. Au, to naprawdę boję, mój Boże, moje kości, au. Proszę, żebyśmy to przeżyli, proszę, proszę. Co jest, ale gdzie my jesteśmy? Poczekaj, ale nie tutaj robi moje ciało i mojego taty. Synu, ale czyli to znaczy, że my teraz jesteśmy? Dobra, ale te głupki nie przeżyły, to jest ten czas, aby ich pochować do grobu. My jesteśmy prawdziwymi duchami. Synu, ale mam idealny pomysł, jako duchy możemy robić wszystko. To jest ten czas na świetną zabawę i kradzież. To będzie naprawdę bardzo epickie. Czy wy właśnie powiedzieliście za zabawę? Rozumiecie to w świecie duchów niebozobowy? O Boże, jakby się teraz kręci w głowie. Jeżeli chcecie wrócić do normalności na ziemię, musicie przestrzegać moich zasad! Zasad króla duchów! Hej, ale poczekaj, jakich zasad? Proszę, zostaw nas! Rozumiesz to, Amasia, chce wrócić do normalności! Spokojnie, spokojnie, jesteście półduchami, tylko jeden z was wróci do swojej postaci! Tato, wiesz, to wszystko to jest przez ciebie i tak to ze mną przegrasz! Proszę, to jest lista waszych zadań, Gotifa, jest za to wasze życie! Dobra, ale zrobię wszystko, żeby to wygrać! Ale pamiętajcie, jest jedna zasada, nigdy nie używajcie pełnej mocy ducha! Powodzenia, nawiedzanie, start! Dobra, ale widzowie, z tego co widzę, to pierwsze zadanie to nawet ci wystraszy jak największą liczbę osób. Papa, skarby, jadę do pracy, ale poczekaj, nie, co się stało z moim samochodem? Ooo, ja twój samochód właśnie sobie sam jeździ! Nie, naprawdę, to na pewno są jakieś żarty, ja tutaj śnię! To nie jest żaden sen, Bek, leży! Boże, nie, to naprawdę bolało! Oho, dziadku, patrz na to, moja noleczka właśnie ożyła! Ja nie mogę przestać gadać te głupie bzdury! Boże, nie, ja mam zawał, umiera! Okej, dobra, noleczko, trzymaj to sikierę. No i co teraz powiesz na to, głupia dziewczynko? Uwaga, wynik na wiedzeń, tata 5, Goty 3. Teraz daj mi najlepszą i największą broń, jaką macie. Dobra, mam idealny pomysł na pranka, dawaj to. Nie, ale co jest lewitujący kamień, który właśnie do mnie strzela? Naprawdę trudno mi to jest powiedzieć, naprawdę przepraszam, ale on nie żyje. No nie wiem, bo właśnie wchodzę w jego ciało. Teraz, ale poczekajcie, jak on się rusza, przecież to jest niemożliwe. Jest 3:00 i w moim domu lewitują wszędzie kartony. I one właśnie mnie atakują, zostawcie super łapkę, żebym to przeżył, proszę. Aktualna liczba wystraszeń 10:10, remis. Dobra, słuchajcie, teraz wszyscy powtarzajcie za mną. Duchu, przybądź, pokaż się, wystrasz nas. Duchu, przybądź, pokaż się, wystrasz nas. Dobra, wejdźcie się znowu, mnie oszukaliście, po co ja tu przychodzę, przecież to nie działa. Witajcie, chcecie może ze mną się pobawić? Wszystko się tutaj pali, ja naprawdę mam tego dość. Przestańcie mnie już nękać, ukradliście mi pieniądze, kanapki i plecak. O nie, ale widzowie, on ma naprawdę poważne kłopoty. Wszystkie pieniądze, kanapeczki są dosze. Ja nienawidzę takich jak ty. Okej, ale co jakby teraz wejść w jego ciało? No i teraz całą siłą ducha zwiększyłem mocy do 100%. Ja nie mogę, Goty, ostatnio szczerze nie miałeś nie używać całej mocy. Krono, dobrze, przepraszam. Naprawdę teraz mnie wkurzyliście, bang, bam, boom, macie za swoje. Ale jak ty jesteś taki silny, proszę, dogadajmy się. Dobra, wyjdę z ciała tego dzieciaka i wejdę do tego bulera. No i siup, teraz się z tego zrzucę. O Boże, co jest, bruchy we sobie jakieś duchy. Liczba wystraszeń, Goty 18, tata 25. Proszę pomocy, w bruchy we straszą jakieś dziwne duchy. Robloxa nawiedzałem duchy, to wcale nie są żarty. Jeżeli nie trafisz do tego kosza, to wyrzucamy cię ze szkoły. Proszę, proszę, no nie. Dobra, złapmy tą piłkę, podlećmy i dobra, jest, mamy to. Przefarbujemy specjalnie włosy na inny kolor. No i dosypmy teraz ostrego sosu do jego jedzenia. Boże, nie, po co ja to jadłem, mój język pieczę. Kochani, ostatnia prosto do wygrania, jest 30:29 dla taty. Wystarczy, że teraz przestraszę prezydenta i... O Boże, nie, ale było tak blisko. Teraz stójcie, koniec czasu, wygrywa tata 1-0. Policja, pomocy mnie nawiedzi.
straszyły duchy. Duchy straszą po całym bruchu WDRP. Ja się teraz boję wejść do własnego domu, proszę, to jest nagranie z kamer. Ja nie wierzę, że to serio jest prawda. Patrzcie, tutaj lewituje karton, jeszcze samochód sam jeździ. Uwaga, uwaga, teraz wszyscy łowcy duchów do bruchu WDRP, to jest rozka. Drugie wyzwanie to zemsta na łowcach duchów. Co, ale poczekaj, jacy łowcy duchów? Au! Nie dajcie się złapać, bo teraz już na zawsze umrzecie. Mój specjalny czujnik wykrywa, że oni są gdzieś tutaj. Dobra, ale musimy coś naprawdę szybko wykombinować. Trzeba mu jakoś przeszkolić, mam na to idealny plan. Dobra, mamy jakiegoś ducha, dawaj, dawaj, proszę, kość ale tutaj. Nie, ja teraz już nigdy nie wrócę. Ja tak nie mogę skończyć, oni dosłownie już podchodzą. Zostawię na niego tą specjalną pułapkę. I kolejny duch. Dobra, następny duch z kolei. No i dobra, z tego co widzę, to zostały jeszcze 3 duchy. Mam perfekcyjny pomysł, teraz wejdę do samolotu. Au! Boże, moja głowa, teraz nie mogę się ruszyć. Nie wiem jak ten, ja już niszczę pierwszych łowców duchu. Okej, przecież to szukałeś, ale oni już podchodzą. Mamy następnego ducha, teraz już nigdy nie ucieknie. Proszę was, naprawdę przestańcie. Gdzie ja jestem, co to jest za miejsce? Status drugiego zadania, Goti przegrywa. To już 5., 6., pyk, 7. i do tego 8. łowca. A biedny Goti ma dalej okrągłe 0. Goti, dasz radę, proszę wymyśl coś. Ale pamiętajcie, jest jedna zasada, nigdy nie używajcie pełnej mocy ducha. Dobra, ale niech będzie, chyba nie mam innego wyboru. Goti, ale posłuchaj, to naprawdę źle się dla ciebie skończy. I jest, ja nie wiesz, że jestem na wolności. On serio wyszedł, ale się jak, co, kiedy? Goti, jak ty to zrobiłeś, przecież to jest niemożliwe. Ale dobra, był pierwszy. No i wasz samochód też cały eksploduje. Dobra, musimy szybko nadrobić. Teraz siłą ducha łowcy wstańcie. I do tego jeszcze teraz wejdźmy w ciało jednego z nich. Za 10 sekund w końcu wrócę do świata żywy. No i teraz za to wszystko wlatujesz do odkurzacza, jesteś cały wyssony. Uwaga, uwaga, zostało 20 sekund do końca, ale czekaj, nie, on znowu tego użył. Au, ja niech będzie 10, bęk 15, no i ostatni, czyli 26 łowca duchu. Dobra, wywalony w tą zasadę, Goti mógł, to ja też. Au! Ale poczekaj, to znaczy, że ja teraz wygrałem. Nie, nie, nikt z was nie wygrał. Złamaliście moją jedyną zasadę. Ale finalnie ostrzegam jeszcze raz, a ja, król duchów, zamienię wszystko w zagłodę. Dobrze, naprawdę obiecuję, że na 100% nic nie zrobimy. Trzecie ostateczne zadaje to wywalka Goti Faestata ze sobą. No nie gadajcie, serio, oni zbierają już kolejne duchy. No nie, ale nas jest za mało, co teraz? Zamknij się, babo, przez lata przygotowałem idealny plan. Dobra, ale tutaj jest licznik i żeby stać się silniejszym, trzeba ukraść jak największą liczbę złych dusz. Uwaga, wszystkie złe duchy, opytajcie i zmanipulujcie ludzi, sam zniszczy cały bruch WDRP. Boże, pomocą opytało mnie, ja jestem naprawdę zły. Dobra, ale widzowie, chyba musimy wejść do środka ciała najbogatszego człowieka. Ja jestem dobra, naprawdę, proszę, zostaw mnie. Możesz mi zaufać, to nie ja. No i bam. Bęk, ty też nie, serio. Wiem, że to jesteś ty, przyznaj się. Ale na pewno to jesteś ty. Szybko uciekajmy, są zoli mnie złapie. Chodź tutaj, zła duszo, przede mną nie uciekniesz. Ojoj, chciałbyś, ale to ja będę u ciebie silniejszy. Hej, ale to jest nie fair, ale dobra, pierwsza zła dusza. Wynik zebranych dusz, tata 5, Goti 1. Poważne kłopoty, co oni robią, liczba złych dusz zaczęła wzrastać. Jesteś opętany przez złą duszę. Sub i lapka, jeżeli nie chcesz, żeby ta zła dusza cię opętała. Dobra, niech będzie zła dusza do twojego ciała i będziesz podpalała całe bruchy NRP. Dosłownie wszystkie zwierzęta teraz będą złe. Zjadać ludzi, zjadać wszystko. Dawaj, dawaj, Goti, jeszcze więcej dusz, kolejna dusza, bęk, następna. 45. zła dusza. O, jakie słodkie zwierzątka, co się dzieje? Status wyssanych dusz, Goti 15, tata 52. Nikt nie będzie oglądał filmu Wiatr Restauracji, czy uczył się w szkole. Ale poczekajcie, skąd on ma tyle dusz? Au! Koniec czasu, nastała ostateczna chwila. Czy mi się przewidziało, ma 102 dusze, a tylko 50? 3, 2, 1, teraz Wolko 100! Jesteś dla mnie za stoły pęk, wybuchowe uderzenie ducha. Ja nie wiem, że wiedziałem, że jesteś gorszy. Ale moje marzenia. Ja będę najlepszy piłkarz na świecie jak Lewandowski. I już nigdy cię nie opuszczę, mój kochany piesku. Nie, nie, tak po prostu nie może być. Ha. Cała maksymalna energia ducha. Ja nie mogę przejść, się ostrzegały. Naprawdę mnie wkurzyliście, bęk, i udało się, wygrałem to. Dobra, sami tego chcieliście. To było naprawdę niebezpiecznie, obydwoje trafiacie do świata, bęk i smutku. Za 3, 2, 1. Nie byłbym tego taki pewien, bo bęk już teraz całym ruchem zamienię w zagłody. Co się dzieje, królu duchu?
duchów. To jest król złych duchów, teraz zmiana planu, ratujcie całe Brookham NRP. A żeby to zrobić, to musicie... Coś go zabrało, ale co musimy? Nie wiem, ale jestem tak silny, że teraz ich pokonam. Au! Go też zabrali, już teraz nie wiem, co robić. Wchodźcie do więzienia, teraz już nikt was nie uratuje. No nie, bo ja teraz nie mogę użyć moich mocy ducha. Brookham News. Ty wszyscy są pytanie, już nie ma odwrotu. I w sumie to ja też Boom Studio. Teraz rozbij cały autobus. Ale co się dzieje, co pan robi? Żadne wakacje, bo teraz nie utopimy. Ale z tego co pamiętam, to mówił, że... Spokojnie, spokojnie, jesteście półduchami, tylko jeden z was wróci do swojej postaci. No dobra, ale jak zostać pełnym duchem? Mogę ci pomóc i zamienić się w najsilniejszego ducha. Pierwszy krok, wypij tą niewidzialną płotkę. Już się robi, ale fuj, jakie to jest niedobre. Został tylko ten dzieciak, teraz rozkaz, dopadnijcie go. Teraz ćwiczy jak najmocniej na siłowni. Dobra, ale chłopaki, ten duch jest gdzieś tutaj. O nie, mnich, oni idą, co teraz? Ale stójcie, bo moja nowa gra na Robloxie, czyli Magic Clicker, już wyszła i dzisiaj lub jutro o 17 ma nowy arcade update, który tak mniej więcej będzie wyglądał. Koniecznie w wyszukiwarce Robloxa wpiszcie o tutaj Magic Clicker, albo wejdźcie w link w opisie i grajcie. No i napiszcie komentarz, bo do wygrania losowy Game Pass, do zobaczenia w gierce. Teleportacja, ucieczka! No i ostatecznie musisz przeskoczyć przez te ogromne rzeczy. Dawaj pierwszy, proszę cię, dawaj, dobra jest, udało się. Drugie jest naprawdę łatwe. Niech będzie trzecie, bęk wysoko czwarte. Dobra czy dobra, do ostatniej jest, udało się. Poddaj się, już nigdy nie wrócisz do normalności. O tak, nigdy, 100% poziomu Gotiego ducha. No i to jest super siła Omega ducha. Nie no, ale serio, maksymalny poziom ducha. Dobra, za mną, sami musimy go pokonać. Oj, królu, teraz to jest twój koniec. Wszystkie duchy, teraz dajcie mi całą energię. Ja nie wiem, jaki on jest wielki. Dobra, niech będzie już jej ostatni raz. No i bum, teraz wypędzę każdego złego ducha. Boże, ale nie, co się ze mną stało? Tylko nie to, ale mój cały plan. Gotti wygrywa i wraca do normalności. A ja, co ze mną? Gotti, masz wybór, tata trafia do męki czy nie? Tato, wiem, że dużo złego mi zrobiłeś, ale niech będzie, wracamy. Poczekajcie, teraz wszystko jest normalne. Jezu, jest, naprawdę kocham cię, to mój piesku. Naprawdę przepraszam, że tyle mnie nie było. Przepraszam cię, synu, naprawdę cię kocham.